Czy wyobrażasz taką sytuację, w której faktycznie, co niektórzy przewidują, po czym ja się podpisuję na przykład, że ten internet stanie się takim elementem naszego życia, o którym w ogóle nie będziemy nawet myśleli, tak? Nie będziemy myśleli, że idziemy do ubikacji, a nasza, no nie wiem, nasz Google Health albo Microsoft Health będzie nam ściągał informacje, tak, z naszego moczu, badał, słał do naszej jednostki, która nas będzie o tym informowała, czy mamy się pojawić na badania. Czy to jest taka wizja, która ty jako facet pracujący w opiniotwórczym dużym koncernie bierzesz na klatę i mówisz, ok, w to, z tym to może pójść, czy to jest taki science fiction typu, to wiesz. Czy to już nie jest science fiction kompletnie, bo Tomek Grynkiewicz z Gazety Wyborczej, Wyborczej Biz wrzucił fajnego linka, a o tym, jak działa ta nowa usługa w nowym iPhone 4S, czyli Siri, nie wiem, jak to się czyta po polskiemu, pewnie Siri, że siedzimy sobie na łące, leci nad nami samolot i hej Siri, jaki to samolot, nie? Jaki samolot jest nad tą głową? I dostajesz wynik. Dlaczego? Bo Siri współpracuje z Wolfram Alpha, tym serwisem, który pozwala interpretować pytania różnej składni. On ma dostęp do bazy lotów. Jest geolokalizacja. Jest geolokalizacja, on wraca i on ci mówi, ten samolot to jest samolot Lufthansa taki a taki. Siri, kto pilotuje samolot Lufthansa taki a taki? Jak to kto? Kapitan Wrona. Gdzieś tam jakieś informacje idą, nie? No i potem mówisz, send Facebook message to Kapitan Wrona. Jeżeli koleś w samolocie you ma... You don't have landing gears, man. Dokładnie. To, i to jest, ja myślałem, że wow. Znaczy, ja sobie nie jestem tego w stanie wyobrazić, że tak jak kiedyś była dziecięca zabawa, panie pilocie, dziura w samolocie, no to teraz właściwie Siri, 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 halo, halo, halo. I kurczę, ten koleś ma to. Jeszcze mogę mówić, send voice message, panie pilocie, Wrona, dziura w samolocie, on to dostanie. To jest po prostu niewiarygodne. No, oczywiście jest tam sieć bezprzewodowa w tym samolocie. No, wow, nie? I to jest magia. I jeżeli teraz mówisz, że jestem w stanie wyobrazić, no to już działa, tak? Ja chciałem kiedyś napisać taki tekst, mam gdzieś go nawet skomunikowanego, o tym, że mój telefon wie więcej o mnie niż ja sam o sobie, tak? No to już jest prawda, też jakby to nie jest science fiction, tak? To już jest rzeczywistość, tylko że to na razie odnosi się do danych tekstowych zazwyczaj, ale dużo ciekawsze to będzie, kiedy... Połączysz to, dołożysz na Matrix, tak? Związane z tym, co robisz fizycznie. Tak, to chodzi o dwie rzeczy. To gdzie jesteś, co robisz? Chipy skanujące inne RFID. Chipy, tak? To jest to po pierwsze, czyli na przykład wkładam kolę do lodówki, to w coli, i w mojej lodówce to się skanuje, a dwa chipy mierzące płaszczyznę, czyli gdzie jestem, co robię, z jaką prędkością się poruszam. I to wszystko oczywiście zautomatyzowane. Co się stanie na przykład wtedy? No, robię zakupy, wkładam je do lodówki i wtedy mój telefon będzie na przykład znał wzory mojej konsumpcji, to znaczy co kupuję, jak często, gdzie jadę, do jakiej restauracji wchodzę, co tam zjadam, bo to wszystko będzie otagowane cyfrowo. I później dostanę jakiś wykres. I on na przykład będzie mówił, no... Radku, wpierdzielasz za dużo bekonku. Dokładnie, 86 gramów tłuszczu za dużo. Nie? Ale ponieważ inny chip będzie sprawdzał, ile ja tam pedałuję, no to on będzie mówił, ale spaliłeś z tego ileś tam gramów. Tylko oczywiście będzie podawał w gramach, tylko w jakiejś seksownej jednostce i to będzie już kosmos. I to jest do przemyślenia, to jest do zrealizowania. Pewnie ktoś to zapłaci jeszcze. Pewnie agencje ubezpieczeniowe, jak znam życie. Tak. Ty pracowałeś wcześniej w jakiejś innej firmie, w innego typu podmiocie? Nie, to jest, zacząłeś o to jest pierwsza praca wcześniej, no byłem naukowcem. Więc... Okej, okay. To niesamowite musiało być, zmiana takiego jednego behawioru na drugi w postaci... Ciekawe, tak. Okay. Sugerowałbyś komuś, żeby poznać wszystkie smaczki bycia przedsiębiorcą, czy bycia osobą, która chce pracować w tej działce szeroko rozumianego właśnie nowych technologii, pracę w korpach i taki papierek lakmusowy, żeby zobaczył, czego nie chcę robić w życiu, a może co chcę właśnie robić w życiu. Czy uważasz, że to jest element taki zbędny w doświadczeniu? To mogę się dodać tylko do mojego doświadczenia, które brzmi tak. Jak ja zaczynałem pracę w Gazeta.pl, w Agorze, to nie było tak, że to było, mówię o dziale online, tak. Że to było wielkie korpo i już wszystko jest poukładane. Mieliście długie włosy, mówicie man. Tak, do tej pory trochę tak jest, że to ciągle nie jest, że to ciągle jest coś, co się rozwija i rośnie. I pewne rzeczy są już bardzo dobrze poukładane, ale część jest taka ziemia nieodkryta do zbudowania i ja miałem ten przywilej, że mogłem budować, robić jakieś rzeczy głupie, mądre, masa zepsutych, masa dobrych. Tak? Tak. I no, nie narzekam, to znaczy mało było strasznie i na początku zwłaszcza takiego, że ja się musiałem w ogóle takimi rzeczami, o których ty mówisz, przejmować i w ogóle nie odczuwam ja tego, ale może ja mam taką naturę. Nie wiem, jak moi współpracownicy może trochę to inaczej patrzą. Oczywiście są pewnego rodzaju minusy, tak? To w porównaniu do robienia biznesów na mieście. No jednak są jakieś wyniki i te wyniki trzeba robić. Jednak są jakieś pieniądze, jak się jakieś pieniądze wyda, to ktoś się zapyta, czemu się je wydało. No to zawsze jest stresujące, tak?
i męczące. Czasem cele, które nam się wydają ważne lub istotne lub fajne, nie są wcale ważne dla organizacji. Dla organizacji jako całości. I to trzeba przełknąć gorzką pigułę. Czasem nasze projekty są, giną nie z naszej winy, to znaczy świetny pomysł, nie da się go zrobić, tak? Ale da się tylko coś tam, nie da się, koniec, bo jest hierarchia, tak? Czasem dostajemy do wykonania głupie rzeczy, czy też, źle powiedziałem, głupie rzeczy, których my nie rozumiemy, ale trzeba zrobić, bo to jest praca, bo za to płacą, żebyś robił, a nie dyskutował. Więc tak, to z mojej perspektywy wygląda. Czy ja bym komuś rekomendował? Szczerze mówiąc, absolutnie tak. Z właściwie trzech banalnych powodów. Pierwszy to poznanie ludzi. Przynajmniej w mojej firmie poznałem do tej pory masę ciekawych ludzi, którzy dalej tam pracują, nie pracują, robią coś innego. Od szefów, poprzez współpracowników, poprzez luźne osoby, które gdzieś tam przebiegały. Strasznie inspirujące, strasznie fajne. I przez, sama przez to polecam. I to też ja mam. Czyli networking, tak naprawdę. Networking, tak. Druga rzecz. Bardzo się wiele można dowiedzieć o kuchni, jeżeli tylko się chce. A, o tej kuchni, dobra. Tak? Nie o tej. Patrzę na czeską z perspektywy zawsze stołówki. Pięknego miejsca, którym jest stołówka, jest bardzo tanie, świetnie karmią, w związku z tym od razu pierwsze skojarzenie, dobra. Czyli, nie wiem, podstawowe rzeczy, tak? Jak się mierzy w Polsce internet, jak powstaje megapanel, dlaczego megapanel, wbrew temu, co twierdzą opiniotwórczy blogerzy, ma sens i jest świetnym badaniem, tak? Jednym z lepszych. Co jest ważne dla naszych partnerów biznesowych różnych. Umiejętność współpracy z różnymi ludźmi, z którymi niekoniecznie wiąże nas wiele oprócz pracy. I to jest de facto taki know-how trochę, nie? I czy to są narzędzia, czy procedury pewnego rodzaju. No i wreszcie trzy. Ale to jest moje zdanie, tak? Śmiało. Mi się wydaje, że jak ktoś chce, czy to jest organizacja, korporacja, czy jakaś inna, ktoś ma chęć pracy, wolę, walki, to się da po prostu. I takie narzekanie, nie da się, tutaj mnie blokują, nie mogę, bo 7 do 17 i tyle. No ty masz chyba problem, a nie organizacja. No mądre organizacje są takie, że jak masz parę w łapie i chcesz coś robić, to dają ci narzędzia, nie? Jak nie masz, to trudno, być może się nadajesz, tak? I nie wiem, nie zakładałem nigdy startupa albo przedsiębiorstwa, ale mi się wydaje, że jak się w dużej firmie uda wewnętrznie osiągnąć jakieś pole, zbudować, ogrodzić je siatką i powiedzieć, to jest moje, zrobiłem, no to jest trochę podobne do trochę podobne. Oczywiście delikatnie, uzdelikacone dzięki temu, że są jakieś tam poduszki, ale jednak do robienia startupu, no bo to jest moje, tak? Ja sobie tu wyhodowałem. Tylko trochę może innym poziomie, w innym. Oczywiście, że tak. No. Oczywiście nie ponoszę takiego ryzyka. Czy Radek Zalewski nie myślał, mając to całe zaplecze informacji zdobył dzięki temu, że pracował w takiej dużej organizacji, nie kusiło ci nigdy, żeby powiedzieć, ja mam pomysł i ja go zrealizuję. Masz coś takiego, czy może wahałeś się? Pomysły to już realizowałem. No tak, ale robiłeś, prawda, nowe działy, nowe produkty marketingowe. Myślałeś, ale mówię bardziej o tym, żeby wykorzystać to, co miało się w głowie. Ojej, nie będę tego mówić. No, dobra, to powiem. No. Na Polskę. Zrobiłeś, nie wiem, sklep internetowy, który ma milionowe obroty i nagle będziesz zrobisz coming out w tym programie. Nie. Jeżeli chodzi o Polskę, przynajmniej o branżę, na której ja się znam, czyli na przykład robienie mediów, to ja nawet nie wyskoczył, bo nie uważam, że tam jest dużo, nie wiem, że tam jest dużo pieniędzy wystarczająco po prostu. Jak to, portal Gazeta.pl nie zarabia dużych pieniędzy? Portale tak, ale to są wielkie podmioty, które mają wielkie działy handlowe i sobie świetnie radzą. Okay. Natomiast mam wrażenie, że dużo trudniej jest się w Polsce wyskoczyć z poziomu hej, mam świetne niszowe medium i zarabiać. Znaczy zapytaj się Krzyśka Marczaka, tak? Rozpoznawalny brand technologiczny. Nie chciał na razie przyjść do waszego programu. Nie chciał przyjść do waszego programu. Zapytaj się Przemka Pająka, który ma rozpoznawalny blog, serwis, który publikuje w Onecie, w Gazecie.pl, w Newsweeku. Ma płatności Yetipay. Ma płatności. Tak, to nie są łatwe sprawy. Nie wiem, ile Kasia Tusk zgarnia, tak? To było ciekawe wiedzieć. Podejrzewam, że dużo lepiej niż oni. Ale jak to wiesz dokładnie? Pójdź do kolegów z Atteli, by ci powiedzą, ile tam jest jasne. Tej kaszki. Myślę, że tam nie z Atteli schodzi. Myślę, że tam mocno łamane są. Pracują się z PO, tak? Myślę, że mocno prawo prasowe jest sam. Ale nie będę wchodził w detale. Dobrze, zostawmy biedną Kasię Tusk. Pozdrawiamy. Tak. Więc nie znam wiele takich... Takich happy stories, nie? Na kontencie nie bardzo się da zarobić. Samym nie. Chyba, że masz chomikuj.pl i możesz mieć tysiące treści. Ale też jest taki serwis Gronline. Ludzie myślą, że nie jest tylko kontentowy. Nie, to jest, że piszą o grach, recenzują. Nie, to jest świetny projekt technologiczny. Wielka baza danych.
płatności, pewnego rodzaju mechanizmy. On został teraz sprzedany, kupiony. Tak, piąt sprzedanych, zależy z której strony patrzeć, Empikowi. Tak. Za grubą kasę, świetny serwis, tak? A dlaczego ja bym tego nie zrobił? No ja jestem, co, socjolog, antropolog, ja nie potrafię linijki kodu napisać, no, tak? Daj spokój, no, znalazłby kogoś, kto by napisał, poszedł z tobą, usiadł, zjadł pizzę na i powiedziałby, Radek, masz ty pomysł, to ja ci napiszę kod do tego, ale powiedział, ja wiem skąd wziąć content, wiem do kogo pójść, żeby nas kupić jedną z reklamy i tak dalej. Nie, ale dobrze, rozumiem ten tok myślenia, tak? Powiem tak. Szkoda życia na takie pierdoły, tak? To są zbyt małe pieniądze, zbyt jeżeli coś, to nie z mojej branży, tak? To znaczy nie z branży treści mediów. I tutaj pewnie tak, no i strasznie zazdroszczę ludziom, którzy robią teraz apki globalne na jakiekolwiek platformy mobilne. Serio? Uważasz, że to jest coś fajnego, lepszego niż to, co robisz, mając swoją wiedzę, co mógłbyś zrobić? Wiesz co, to no, gdybym ja potrafił zrobić apkę, no to myślę, że bym zrobił fajną apkę, ale nie potrafię jej napisać. Okej. A myślę, że gdybym poszedł do jakiegoś chłopaka, który potrafi pisać, no myślę, no świetny pomysł, panie Radku, ja go zrobię i tyle, nie? No, nie wiem, ale może się mylę. Wydaje mi się, że apki to jest super pomysł, bo tam jest ekosystem, gdzie ludzie płacą po prostu. I to jest globalne, tak? I to jest globalne, tak? No w Polsce usługi myślę, że ciągle są niedopieszczone. Świetnie mamy case Damiana Legawca, z którym, który zrobił Game Trade'a i z Damianem rozmawiałem zanim w ogóle ten serwis znalazł inwestora. I ten się, chodź do nas, z nami zrobisz, w końcu nic z tego nie wyszło, z różnych przyczyn. Może za mną płaciliście, no. Nie, nawet nie dotyczy do tego momentu. W sensie on chyba jakiś od razu inwestor przyleciał i go tam chapnął. Świetny serwis, świetna usługa. Wierzyłeś w nią? Bo ja na przykład nie wierzyłem. Ja kompletnie w nią nie wierzę, bo ja uważam, że wydawcy ją zarżną. No właśnie. Ale ona jest świetna dla użytkownika. Znaczy jednak ty robisz serwis dla użytkownika, nie dla wydawców gier. Jasne. I ona jest doskonała dla użytkowników, tak? I co? I ludzie, Damian wprowadza płatności, oni zdzierają z kasę, świnie. To trochę podcina skrzydła, tak? Nawet tak świetna, a to jest świetna usługa. No bardzo fajna. Znaczy masz na tym, doskonale zyskujesz, tak? Masz potrzebę zrealizowaną, która ci to wszystko operuje, daje ci ekosystem, mówisz tylko pokaż swoją grę, wymieniasz tą grę i tak dalej. No to właśnie, czyli uważasz, że na przykład może być przeszkodą w robieniu interesu, mentalność, tak? Ona się zmienia bardzo szybko, moim zdaniem, aczkolwiek, ale dalej jest... 3-5 lat, zanim ludzie będą płacili za takie typu treści, usługi, tak? Mam nadzieję, że to dużo wcześniej, bo oni już płacą i to rośnie, tylko że być może to na przykład ten game trade to jest tak, że tam są jednak dzieciaki, tak? Być może trzeba szukać innych niż, tak? W pewnym momencie powstało bardzo dużo projektów zajmujących się wymianą ubrań, nie? Tak, I chyba szafa jest największa, nie chcę teraz popełniać jakichś błędów. Chyba jest największa. Tak? Szafa Rafała Agnieszczaka jest największa. Tak, niech będzie, niech ma Rafał. Świetny serwis i to jest tam na pewno ludzie płacą za tego typu rzeczy. Tam kilka innych projektów powstało, bo to są trochę bardziej dojrzałe, bardziej zamożne użytkowniczki, tak? Głównie. Pewnie kilka takich innych niż można by spokojnie jeszcze znaleźć. Nie wiem jakie. No coś znajdzie. Dziękuję bardzo Radkowi Leskiemu, pracownikowi Gazeta.pl, koncernu medialnego Agora, wytwórcy bardzo wysokiej jakości treści dla portalu. Najlepszych w Polsce, nie uwahajmy się użyć tego określenia. I mam nadzieję, że faktycznie to, co dzisiaj padło kilka razy, że niezależnie od tego, jakie są oczekiwania rynkowe i możliwości, czyli CPM, CTR, zaróbcie na tym, bo inaczej nie będziemy mogli zapłacić pensji i tak dalej, to że jednak są takie serwisy, które mają możliwość, czy ktoś im da szansę, tak? Czy to będzie projekt Tomasza Lisa, czy może jakiś inny, o którym jeszcze nie wiemy. Ja bym oczekiwał, że coś jak się pojawi, żeby być taką zdrową przeciwwagą dla tego, co się dzieje w normalnym takim świecie głównym mediów, nurcie. Głównym nurcie, który jak gdyby tam gdzieś krąży, zabija to wszystko małe, ale na tym też polega jak gdyby fan, tak? Taka mała uwaga na koniec, jeżeli wam zależy naprawdę na takim serwisie jakimkolwiek, to... Tylko zróbcie sami. Po pierwsze zróbcie go sami i zaproście swoich znajomych, żeby za niego zapłacili, bo kluczowe też jest to, o czym nie wspomnieliśmy, jeżeli się nie płaci za coś, to nie jesteśmy klientem, nie mamy prawa wymagać. Nie ma darmowych obiadów. Nie ma darmowych obiadów, jesteście towarem. To jest piękne w starych mediach papierowych, nie mówię telewizyjnych, gdzie zawsze ludzie byli towarem, których się przerzucało, ale papierowych, że jeżeli się płaciło, dostawało się jakość. Jeżeli oczekujecie najwyższej jakości, najwyższego standardu i tego, żebyście wy byli partnerem, a na przykład nie reklamodawca, płaćcie. Ja płacę za bardzo wiele różnego rodzaju mediów ja w sieci, wydaję pewnie na to powyżej 150 zł miesięcznie do kupy. Troszkę mniej. Jestem szczęśliwym konsumentem, tak? I możesz narzekać całkowicie w tym. Mogę narzekać, mogę maile wysyłać, zawsze ktoś mi odpisze. Przepraszamy, sorry, drogi kliencie, tak? W mediach darmowych, no wiecie, no. Ja mam właśnie sesję, tak? Kolega poszedł właśnie prowadzić psa i tak dalej. Dobrze, dziękuję Radku.